Witajcie, tu Gracz Niedzielny 1, a to jest 15 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy w tej chwili w... Kurczę, muszę sobie przypomnieć, sorry. Jesteśmy w Kurhanie Ustengraf, do którego wybraliśmy się po róg, aby odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Niestety dotarliśmy tutaj w poprzednim odcinku do tej głównej komnaty tego Kurhanu i okazało się, że ktoś był łaskaw ten róg zawinąć, a zostawić nam karteczkę z propozycją spotkania w knajpie, przepraszam za określenie, wtedy to się nazywało knajpa, a w tych czasach to były oberże, to były karczmy, także w karczmie w Rzecznej Puszczy. Ja wam tą karteczkę pokażę. Przedmioty. Zwoje to na pewno nie będą różne. I tutaj jakiś liścik pewnie. Cholera. To czyżby nie było? Czyżby to w księgach było? List. Ach, list z wichrowego tronu. List. A nie, to też nie to. A tajemniczy liścik, dobrze. Poczekajcie. Smocze dziecię, muszę się z tobą rozmówić, to pilne. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w Rzecznej Puszczy, tam się spotkamy. Przyjaciel. Skoro przyjaciel, to nie mamy czego się obawiać. Ale w poprzednim odcinku obiecałem wam również, że zajrzymy za te drewniane drzwi. Co też uczynimy, bo przyszliśmy oczywiście z tamtej strony. Zajrzymy za te drzwi. Aha, jeszcze jedna ważna wiadomość. Lidia gdzieś mi się zawieruszyła. Nie mam pojęcia gdzie. Dostaliśmy się, ja tam zacząłem schodzić w poprzednim odcinku w jakichś skałach. I ona przepadła. Nie pokazała się do tej pory. Jakieś kufsysko. Jakieś kufsysko. Złoto. Pieniądze. O, przepraszam, ale mi się zebrało na kichnięcie. No zbieraj te pieniądze. Czemu nie zbierasz pieniądzorów? Dobra. Grosz do grosza i będzie kokosza, jak to mówią. Okej, pozbierałem pieniądze. Orkowy miecz mrozu. Asy go wezmę. A co? 10 punktów zdrowia. Cel traci 10 punktów zdrowia. Od obrażeń od mrozu. Asy go wezmę. Wow. Stalowy rogaty hełm. Przebiorę się. Mikstura rycerza. Złoto. Naszyjnik. A nie, to tego nie wezmę. Tym bardziej, że już... Chociaż może. Okej, przeszukamy urny. Złotko zawsze się przeszukamy urny. Dobra. Złotko. Pusta. Pusta. Dobra. U, i tu mamy jakieś przejście. Ciekawe, gdzie ono nas zaprowadzi. Ciekawy jestem. Dobrze, ale słuchajcie, zanim pójdę dalej, zmienię sobie hełm na stalowy. Będzie to w strojach. Założę tak, naszyjnik odporności na porażenie, na pewno założę. Tak. Stalowa zbroja. Stalowy rogaty hełm. O. Okej. Okay. Świetnie. Ten srebrny pierścień jest do opchnięcia tylko i wyłącznie. Jak na razie się prezentuje. No, nie obejrzy się. Dobra, idziemy tędy. Zobaczymy, gdzie nas zawiedzie ta droga. Wow.
O, wygląda na to, że chyba się tędy wydostaniemy. Ustengraf. Gdzieś wyjdziemy w tym grobowcu. W tym kurhanie właściwie, nie grobowcu, ale to jest jednoznaczne. Wow, jakaś dźwignia. O kurcze. Tu już chyba byliśmy. A tak, byliśmy. Puste urny. Kufer. Łuk myśliwski tylko się tu ostał. No dobra. To wracamy. Tutaj chyba żeśmy wszystko tak przeszukali. Tutaj była bitwa. Tutaj była bitwa. Schowajmy broń. Szybciej będziemy biegli. No tak. I wychodzimy do Skyrim. Świetny skrót. Okej, okay, jest noc, automatyczne zapisywanie. Ja natomiast przejrzę sobie teraz dziennik zadań. I musimy spotkać się ze sobą, która zabrała róg. Róg. Tak jak mówiłem, musimy wrócić do gospody pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy. I tak też zrobimy. Udamy się do rzecznej puszczy. Ale żeby was nie nudzić biegiem piechotką, możemy tam się przemieścić w sposób szybki. Mapa. Jesteśmy tu. Rzeczna Puszcza, z tego co pamiętam, była gdzieś na południe. Tutaj jest Rzeczna Puszcza, tak jest. No, powiem wam, że stąd, gdzieś tutaj, stąd wędrować, tak, tu jesteśmy. A tu już krańce w zasadzie są. Bo tutaj nam zostało jakieś miasto do odkrycia, a Samotnia, tak? W zasadzie krańce Skyrim, z krańca Skyrim na drugi kraniec, jego południowy, tak? Przemieścić się trochę czasu nam by to zajęło, dlatego też proponuję szybką podróż do Rzecznej Puszczy. Tak, oczywiście. O, nie może być. Odnalazła się w cudowny sposób Lidia. Słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Czy ty tu na mnie czekałaś, Lidunia? Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Ale o co ci chodzi? Dobra, ja się troszkę podmęczyłem. Nie wiem jak ty, Lidia. Ale, kochanie, zapomniałem ci powiedzieć, że cieszę się, że cię znalazłem. Dobra, prześpimy się. Która jest druga po południu? No i powiedzmy, że prześpimy się do 8 rano, a 14, 10 godzin, 4, 4, 10 godzin, 12 godzin, druga, 14, 15 godzin się prześpimy. Może pogoda się poprawi przy okazji? O, pada, ja nie lubię jak pada. Zawsze mam jakieś stany depresyjne z tym związane. O, czyż bym się obudził w nocy? Źle wyliczyłem czas? No, na to wygląda. Piąta, a, no dobra, to jeszcze kimnę z dwie godzinki. Dwie godzinki. O. Ale niestety, jak padało, tak pada dalej. Chodź, Lidunia, idziemy. Cieszę się niezmiernie, żebyś nie wiedziała, jak ja się cieszę, że się znalazłaś. Musimy się teraz udać do gospody pod śpiącym gigantem. Nie szanując prawa, ale przestań, człowieku. Mnie. Dzieciaki, do domu, deszcz pada. Tata mówi,
za często zadaje się z nieznajomymi. Oh. Ale ty wydajesz się w porządku. Oh. Dobra. Gospoda pod śpiącym gigantem. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj musimy porozmawiać z tą... Pa... Czego chcesz? Embry. A z tą nie chcę gadać. Ja chcę porozmawiać z Delfin. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Aha. Jestem oberżystką. Obserwowanie obcych to część mojej profesji. Chcę wynająć pokój na poddaszu. Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Ten po lewej, mówisz? Daj mi kufel piwa. Już idę. O. Kufer. A po co ja go będę okradał, jak on jest... Więc to ty jesteś tym smoczym, o którym tak wiele słyszałam. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. Chodź ze mną. No dobra, pogadamy, Delfin. Ja się zastanawiałem, po co ten znacznik tu się pokazał, a ja musiałem zaczekać, aż ona tu podejdzie. Dobra, idę. Zamknij drzwi. No, pardon. Chodź, 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 Lidia. No chodź, głębiej. Ja muszę drzwi zamknąć. Teraz możemy porozmawiać. No gadajmy, gadajmy. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. To ty wzięłaś róg? Niespodzianka. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. To ty jakiś szpion chyba jesteś. Po co te wszystkie tajemnice? Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy Talmoru są wszędzie. Czego ode mnie chcesz? Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. O, dobra, mów dalej, słucham. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. A skąd mam ja wiedzieć, że mogę ci ufać? Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Dlaczego zabrałaś róg z ust ten graw? Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że przybywasz od siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Dlaczego szukasz smoczego dziecięcia? Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? Umiesz wchłaniać duszę smoków? Tak, dzięki temu wiem, że jestem smoczym dziecięciem. Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. O, otwórz menu umiejętności, żeby zwiększyć poziom. Dlaczego szukasz smoczego dziecięcia? Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. A, to już słyszałem. Nie powinnam puszczać cię wolno, biorąc pod uwagę, ile teraz wiesz.
ale jak widać, nawet moja paranoja ma pewne granice. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, kiedy zmienisz. O kurde, co ja wcisnąłem? Bo zmienisz. Stój, pogadamy jeszcze, moment. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście o jednej sprawie jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Twierdzisz, że Talmor cię ściga? Tak. To moi starzy wrogowie. Ale jeśli moje podejrzenia okażą się słuszne, Talmor może mieć coś wspólnego z powrotem smoków. Ale to nie jest teraz istotne. Ważne, że to ty możesz być smoczym dziecięciem. A teraz powiedz to, co ukrywasz. Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. To brzmi jak szaleństwo, wiesz o tym. Kilka lat temu powiedziałam coś bardzo podobnego mojemu koledze. Cóż, okazało się, że on miał rację, a ja się myliłam. Dlaczego uważasz, że smoki wracają do życia? Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Dokąd zatem zmierzamy? Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Mhm. Odszukaj smocze cmentarzysko. Chodźmy zabić smoka. Muszę założyć swój strój podróżny. Daj mi chwilę. Okej, Delfin, nie ma sprawy. Popatrzę sobie na ciebie, jak się przebierasz. Zboczek ze mnie. Dobra, ja sobie tymczasem przejrzę zadania. Tu widzę, że mamy zadanie zaznaczone, aby zwrócić róg Arngeirowi, ale na razie to odhaczymy. Oj, nie tak, nie o to mi chodziło. Lepiej. Na razie to odhaczymy. I ostrze w ciemnościach. Pomożemy Delfin odszukać smocze cmentarzysko w pobliżu miasta Gaikin. Okej, czeka nas kolejna podróż, na którą was serdecznie zapraszam. Ruszajmy w drogę do Gaikin. Ruszajmy. Chodź, Lidia, idziemy. W imię chwały. Orgnar, ruszam w podróż. Dopóki nie wrócę, gospoda jest na twojej głowie. No. Dobrze, powodzenia. Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć. Przepraszam za tą krótką przerwę. Do Gaikin w tamtym kierunku. Możemy podróżować razem, albo rozdzielić się i spotkać na miejscu. Twój wybór. Pójdę z tobą. Pójdę z tobą, Delfin. Trójkę zawsze raźni. Trzeba ci czegoś? Dokąd zmierzamy? Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Okej, Delfin, ja Dalej, musimy dostać się do Gaikin. Dobra, ja przyjrzę się mapie, może odbędziemy tam szybką podróż. Gdzie to Gaikin? To jest Gaikin, tak? A myśmy tutaj dotarli już do wieży Waldheim. Okej, czyli tutaj nic ciekawego do tego na tym odcinku nie powinno się zdarzyć. Proponuję wam szybką podróż do wieży Waldheim, a stąd będziemy się przemieszczali do Gaikin. Dobra.
Tutaj mamy tych gigantów, skała Gul'duna. Tak, szybka podróż. Okej, i stąd wyruszamy. Rozumiem, że Delfin nas opuściła, spotykamy się na cmentarzysku, tak? Dobra, Lidio, zostaliśmy sami, musimy sobie dać... A, pardon, jeszcze zwiększymy sobie umiejętności, tak? Awans mamy nawet. Nie zauważyłem, słuchajcie. Oczywiście zainwestujemy ponownie w kondycję. Cechy do rozwinięcia. A na razie żadnej nie będę rozwijał. Uzbieram sobie jakieś jeszcze. Na razie nie będę koksił nic. O, zobaczymy. Broń jednoręczna wymaga 40 fechmistrz. Podwójna nawałnica. Siekierą przez łeb, czyli tutaj toporami wymachujemy. Szermierz. 60. No, kochany. Tego... A, zaraz. A my teraz toporem się posługujemy, tak? Ataki toporami wojennymi, dodatkowe obrażenia trwienia. Oczywiście, że w to zakokrzę. Już miałem nie koksić, ale zakokrzę. No dobra. Chodź, Lidia, idziemy. O, kwiatki. Dobrze, tutaj żeśmy to towarzystwo rozgromili. Idziemy. O, kwiatek. Oset. Dobrze. No, musimy się przemieszczać tą drogą. Na razie kierunek jest dobry. Już pamiętacie, wędrowaliśmy wtedy idąc na wichrowy tron. A teraz idziemy do Gai Kin, tak? O ile dobrze sobie przypominam. Tutaj jakiś kwiatek mamy. Oset. Dobrze. Dodano gałązkę ostu. Idziemy wzdłuż rzeki. Ale te krainy są naprawdę olbrzymie, słuchajcie. Trochę nużące jest to przemieszczanie, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego proponuję, jeśli chcecie sobie przewincie, ja będę biegł, bo być może coś po drodze się ciekawego zdarzy. Przy szybkim tam przerzucaniu na pewno na to traficie, gdyby do takiego zdarzenia miało miejsce. To to. Dobra. Oddawaj błyskotki, albo wypatroszę cię jak rybkę. Ale o co ci się rozchodzi? A zastraszymy go. Lepiej odejść natychmiast. Nieźle. Ale mnie ty mnie wystraszysz. Nie będę pytać drugi raz. Nie mam na to czasu. Nie waż się odchodzić. Lekceważyłem go. Już nie żyję. Lidia, bierz go. Jest twój. Oj, świetnie. I ograbimy złodzieja. Ale jak na złodzieja miał strasznie mało przy sobie. Okej, na tym rozstaju dróg. Udaliśmy się na wichrowy tron, tak? Tutaj, tędy. Natomiast prosto jak pójdziemy, to pewnie dojdziemy do Gai Kin. Zresztą... Co tutaj mamy? Co tu jest napisane? A, pęknina, wichrowy tron, Iverstead, zimowa twierdza... A, zimową twierdzą jednak tutaj poszliśmy. Ach, coś mi się popiermeliło. Sorry, spojrzę na mapę. Okej, okay, ale kierunek jest dobry. Jaskinia zaginionego noża, kierunek jest dobry. Idziemy prosto.
I tu jest chyba rozwidlenie. Wichrowy tron. I tu jest rozwidlenie, którym powinniśmy się udać. Co prawda w kierunku na wichrowy tron, czy ja dobrze idę, spojrzę na mapę. A tak, bardzo dobrze idę. Czyli my musimy się kierować na wichrowy tron. Znowu widzę tutaj jakąś siedzibę gigantów. O! Osed. O, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Odkryjemy sobie to za moment. Fort Amul. Słuchajcie, żeby nam się tak specjalnie nie nudziło, to wtargniemy sobie tam, zrobimy szybką akcję, wytniemy towarzystwo, przynajmniej to, które jest na powierzchni. Nie będziemy się tam zagłębiali do jaskini, ale wytniemy to towarzystwo, które jest na powierzchni i idziemy dalej. Haha, taki mam misterny plan. O, widzę, że ktoś był tu wcześniej. Kiry z gromowładnych, no nie. O, a jest jakiś bandyt. O, widzę, się Lidia naszykowała, ja też się naszykuję. Dawaj, Lidia, szybka akcja. Siły specjalne zawsze gotowe. Gdzie jest jakiś koleś? A, tutaj naparza ktoś do nas. Chodź, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź. Myślisz, że mnie poko... No, trudno. Uczeń lodowego maga. Ale nie no, szata maga, ja wiem, że regeneracja magii przyspieszona o 50%, kusi mnie to, sprzedam ją po prostu. Hono, 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 hono. Krew się leje i to na bogato. Drobny klejnot duszy, złoto. Regeneracja magii przyspieszona. Lekka jest, zabiorę. O, opchnę to. Ej, golasie, golasie. Dobra, przeszukamy tutaj to wszystko sobie. O! Jeszcze kogoś tam słyszę. Hono, 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 hono. Gdzie jesteś? Lidia, szukaj go. Ja tymczasem zajmę się ograbieniem szafy. Uch, też widzę w tej szafie na bogato. Złoto, no przynajmniej tyle. Komoda. Pff. Nie no, kicha. Dobrze, dobrze, idę do ciebie. Zakładam, że jesteś gdzieś tam na górze. Nie. Beczka, przeszukamy beczkę. Kapucha, kiszona pewnie do tego wszystkiego. Gdzie jest ten gość, który krzyczy, nie podchodzi bliżej? Ja ci nie podejdę, ja ci nie podejdę. Chodź, Lidia, idziemy spuścić łomot temu gościowi. Dobrze, dobrze. Tutaj coś jest? A, więzienie Fortualu. A, to tak jak wam mówiłem, nie będziemy się tam w głąb zapuszczali. Przeszukamy sobie tylko sam fort. O, tutaj jest jakiś magiczny katalizator, laboratorium, a laboratorium alchemiczne. Dobra, tam jeszcze na górę się musimy dostać. Tutaj też jest pewnie jakieś wejście do Fortu Amol. Na razie nie będziemy się tam zagłębiali. A nie, zagłębimy się. Nie trzeba było tu przyłać. Lidia, zajmij się panem. Obsłuż pana. Lidia, szybko. Obsłuż pana. Obsłuż pana, obsłuż. To
No jasne, że tak, wal go. To ja tu się poświęciłem. Obsłuż pana, obsłuż. Dobrze. Co pan miał przy sobie? Niedoświadczony mag ognisty. Zwój grupowego paraliżu. Wszystkie cele na obszarze działania, które nie oprą się działaniu zaklęcia, są na 10 sekund sparaliżowane. Ciekawa sprawa. Mhm. Dobra, ja dzięki, że obsłużyłaś pana. Pakujemy się stąd, idziemy dalej. A, zaraz, moment, ja miałem tam wejść jeszcze do środka. Lidia, chodź, jeszcze skoczymy tam na momencik. Tutaj jest wejście do więzień. Tutaj sprawdzimy sobie to. Portamol. O! Lidia, zajmij się panem. Jest! No jasne, że wszystko jasne. O kurde. Lidia, dziubnij panią. Pomogę ci. O, żeż ty w mordę jeża, to we dwóch na jednego? Sam tego chciałeś. No, trochę mi zdrowia zabrali. Ikra zębacza, mikstura dodatkowej, mączka. Złoto. Mhm. Niedoświadczony mag burzowy. Całe szczęście, że to są niedoświadczeni magowie, bo miałbym problem. A, dobra, słuchajcie. Walimy dalej. Co tu mamy? Niebieska szata maga. O, dobrze, miksturki pozbieramy. Mhm. Lidka, ty bądź troszkę szybsza. Błagam cię, kurde, kobieto, to ja ci tutaj zlecam zadania do wykonania, a ty sobie olewasz. Paski skóry. Wezmę 10. Przeliwny garnek mi jest do niczego niepotrzebny. Mikstura. O, kompletny wykaz. Zaklinanie. Nie chcę tego, dobrze. Gąska ostu. Dobra, idziemy na górę, Lidia. A nie, nie pójdziemy na górę. Tutaj mamy kuferek, czeladnik. Damy radę, spoko. Ale tu mikstur. Ale tu mikstur. Dobra, miksturek to my mamy, nie powiem, żeby nie. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, Lidia, cicho się. Idziemy dalej. No, można powiedzieć, że fort przynajmniej na powierzchni spacyfikowany. Idziemy na górę jeszcze, wejdziemy tam do tej wieżycy. Fort Amol. Znaczy łeb w nim nie boli, jak to am. A? Czy trzeba będzie tutaj kogoś Kensim mu zrobić? No niestety magiem, no magia się nie szykuje.
W związku z tym... dzwonecznik kostuchy, tam są jakieś... ektoplazma, dobra. Dobra, żadnych narzędzi nie biorę, szkoda mi. O, mieszek. Mieszek. Żelazny. Po cholerę mi ten żelazny. Solę ognia wezmę i muszę się czegoś tu pozbyć. Księga Dedr. Macie chęć poszukać, to wam poprzerzucam. Poczytać, to wam poprzerzucam. O! Szyogra. Coś mi to mówi, ten szyogra. Zostawię tą książkę, przeszukam komody. O, a fartuch kowala dużo waży. Ale nic nie daje. Dobra, słuchajcie, wywalę coś, muszę. Przedmioty, ten żelazny sztylet wywalę, bo nic do niczego niepotrzebny. Opuść. Lidia też już ma komplet, więc nie będę jej dociążał. A, tu było wejście na górę. A ja gabcio jestem, no. Oj, gabcio, gabcio. Graczu niedzielny, trochę się orientuj lepiej w przestrzeni. Tutaj niby wpadasz na komandosa i robisz rząd, a kurde, taki kapa jesteś. Taki się komandos jak z kociej dupy trąba, za przeproszeniem. Lydia, co ty znowu z tym? O! O, zaraz zobaczę jeszcze, jak daleko mam, schowam broń, będzie szybciej. Biedzu, bieg Sungamer. A! Coś chcesz, zobacz? Ostrzegam, odsuń się! Lydia, obsłuż pana. Tylko na tyle cię stać, co? Teraz to litości, tak? Nie ma tu miejsca. Tak jest, masz rację. Dobrze. Dobrze. Paluch giganta. Nie no, już. Kurde, żelazna strzała na szczęście. Dobra. No dobra, wracamy na szlak. Mapa, the map. No i jeszcze kawałek drogi nas czeka. Słuchaj, graczu niedzielny, Sungamerze, czy jak cię zwą, nie tyraj tak Lidią. Bo się dziewczyna zmęczy. O, kto to? Masz mi... ork. Witaj, bracie. Wyglądasz na strudzonego. Jeśli chcesz, mam coś, co pozwoli ci się rozluźnić. O czym ty do mnie mówisz? Najlepsza skuma, najsłodszy księżycowy cukier. W przystępnej cenie, oczywiście. A jakiś szemrany gość, to chyba nielegalne. A, mamy tu wtykę, co? A przecież nie pozwolę, by wtyka poleciała od razu do strażników, prawda? Lidia, zajmij się panem. Nie lubimy
dealerów. Tak jest. Nie chcę szlak, tylko... Nie lubimy dealerów. Wybacz, Lidia, odbiorę ci tą przyjemność, zajmę się panem osobiście. Nie lubimy dealerów, już mówiłem. Nie no, nie będę. Sok śpiącego drzewa. O, to wezmę. Złoto. Skuma. No niby mówię, że nie lubię dealerów, ale skoro... Ale tego księżycowego cukru, a może się do czegoś przyda. Dobra. Muszę coś wywalić niestety. Ten żelazny hełm wywalę, on... trudno. Czarną szatę maga mam na opchnięcie, a ten żelazny hełm wywalę. Przykro mi. Niestety, ale za to nie jestem przeciążony. Dobra. Cwaniaczek z bombką, no, przepraszam. No, co odkryłem? Kolejny tartak. Młyn zmieszanych wód. Dobrze. Młyn zmieszanych wód. Czy w dobrym kierunku idę w ogóle, bo... O, dobrym. W dobrym kierunku idę. A daleko jeszcze? O kurde, niedźwiedź. Dobrze, że tam zapolował. A nie, no myślałem, że to niedźwiedź, a to... Kot szablozemy. No, kici, kici. Nie, nie będę brał. No, jestem coraz bliżej. Umówmy się, że ten odcinek poświęcimy na dobiegnięcie tam do smoczego cmentarzyska. O, wilki? A nie, ślizgacze. Lidia, to zadanie dla ciebie. W tyłek mi możesz ugryźć, no. Coś odkryjemy po drodze. Czy też będziemy ten gród pacyfikowali? To znaczy te ruiny właściwie. No, tutaj to chyba można zebrać. Kępa pęcherzycy. Tam na górze coś jest. Dobra. Pasowałoby się przedostać gdzieś na drugą stronę rzeki. Znowu jak zacznę złazić po tych skałach, to się rozstanę z Lidią. Bo Lidia oczywiście nie potrafi skakać po skałach z niewiadomych dla mnie przyczyn i powodów. Jakiś człowiek. Chyba człowiek. Odbywam pielgrzymkę do kaplicy Azury, bogini zmierzchu. Dobrze, idź dalej wobec tego, do swojej bogini. A my tu, Lidia, pokombinujemy, jak przedostać się na drugą stronę rzeki. O! A cio to? A cio to takiego? Kaplica Talosa, użyj. Błąd Talosa czytaj.
Chcecie poczytać, to ją poprzerzucam strony. Nie chcę mi się tych książek, zawsze miałem dwoje z czytania. Jakieś błogosławieństwo dostałem. Wyleczono wszystkie, dodano błogosławieństwo Talosa, wyleczono wszystkie choroby, okej. A co to jest? Nie, tego nie mogę wziąć. Mikstura kondycji. Mięszek. Kurde, ograbiłem Talosa, słuchajcie. Jak pragnę zdrowia. Dobra. A, ja dotarłem. No dobra, to muszę tam pewnie iść. Skoro już tam, nie no, Lidunia znowu mi się zgubi, jak będę łaził po skałach. Wybaczcie, no ze uwagi na Lidię będę chodził troszeczkę na okrągło. Jak biały człowiek ścieżkami, a nie jakimiś skrótami. Nie chcę, żeby znowu mi się dziewczyna zgubiła. Co to jest? Wichrowy tron, dobra. Czyli wichrowy tron można powiedzieć, że odkryjemy. A tam podejdę, żeby go odkryć, żeby można było do niego później szybko podróżować. Skorzystam z tej okazji, że już taki kawał dałem z buta. To odkryję też przy okazji wichrowy tron. Dobrze, odkryto stajnie w wichrowym tronie. A w zasadzie to stajnie w wichrowym tronie. Chociaż nie, podejdę sam. Pod sam wichrowy tron. Ale zajebiście długi korytarz. Jak u Franca. Co ty, Franc nie ma korytarza. Jak u Kawki. Konie, całymi dniami. Masz pojęcie, jak nudnymi zwierzętami są konie? No dobra. Nie, no nie będę wchodził do wichrowego tronu. Nie ma sensu, żebym wchodził do wichrowego tronu. Wracamy na szlak. Lidia, musimy się dostać, pomóc. Delfin zabić smoka. Gdyby strażnicy posłuchali Violi, już by złapali rzeźnika. Chyba tędy. Na to wygląda. Zaczyna się robić mało sympatyczna pogoda. Tutaj nie. Spojrzę na mapę na wszelki wypadek za nim. Tak, no gdzieś tu powinienem w lewo już dawać ognia, żeby się dostać do tego Gajki. Tutaj, tak? Dobrze. Gajki, odkryto. No dobrze. Nie. Nie chcesz tam iść. Smok atakuje. Smok atakuje Gajkin? Nie wiem. Jeszcze nie. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Żwawo, pośpiesz się. Może już jest za późno. Okej. Delfin. Jestem za tobą. Ale słuchajcie. Słyszę smoka. Słyszę smoka. Kończymy wobec tego na tym i nawet go widzę. Kończymy na tym wobec tego odcinek 14. 15, przepraszam, 14 już był odcinek 15. W 16 odcinku zobaczymy, co wydarzyło się dalej i czy udało nam się pokonać smoka. Ja wam dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia. Cześć.